Dzisiaj chcielibyśmy się zająć kolejnym przykładem rozważań, kolejnym tematem rozważań związanych z tym zagadnieniem, o którym już wcześniej mówiliśmy, uwierzyłem i co dalej. Mieliśmy już dwa wcześniejsze spotkania na ten temat, teraz trzecia część. Uwierzyłem i co dalej? W jaki sposób mamy dalej żyć po tym, jak się już nawróciliśmy, gdy mamy pewność, że nasze grzechy są odpuszczone, gdy mamy stuprocentową pewność, że naszym domem jest niebo, że raz na zawsze jesteśmy zbawieni przez doskonałą ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, że już nic nie jest w stanie stanąć między nami a Bogiem, że wiemy doskonale, że Jezus Chrystus umarł za nas i że mamy zapewnione miejsce w okręgach niebiańskich, jesteśmy domownikami Boga, jesteśmy uczestnikami, współuczestnikami boskiej natury. To jest pewne bardziej niż cokolwiek tutaj na ziemi, bo oparte jest na słowach Pana Jezusa Chrystusa, a Pan Jezus Chrystus nigdy nie kłamał, nigdy nikogo nie zawiódł. Możesz Mu w pełni zaufać. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na kilka zagadnień. Pierwsze z nich to jest kwestia tego, czy Bóg testuje człowieka, kiedy testuje człowieka, jak go testuje. Poprzednio już widzieliśmy w tych siedmiu wiekach, siedmiu okresach, siedmiu eonach, na jakie jest czas podzielony, że Bóg różnie postępował z człowiekiem. Zauważyliśmy podczas przeglądu tych siedmiu wieków, że każdy z nich zakończył się sądem. Jak do tego doszło? Co jest powodem tak poważnego postępowania Boga? Czyżby Bóg miał upodobanie w sądzeniu? O nie! Bóg nie jest skory do gniewu. Bóg nie jest skory do gniewu, lecz wielki w dobroci i miłosierdziu. Zatem odpowiedzi musimy szukać raczej w tym, że Bóg w swoim postępowaniu z człowiekiem w różnych wiekach, różnych eonach, różnych okresach czasu nakładał na niego zawsze pewną dozę odpowiedzialności i poddawał Bóg człowieka różnorodnym próbom, jeśli można tak powiedzieć. Bóg chciał znaleźć u człowieka coś dobrego, bo przecież Bóg sam uczynił tego człowieka jako stworzenie bardzo dobre. Uczy nas o tym pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 31 wiersz. Tam padają takie słowa. Ja przeczytam ten fragment z tak zwanej współcześnionej Biblii Gdańskiej, bo pamiętam go raczej z wersji brytyjki. 1:31. I Bóg widział wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór i poranek, dzień szósty. Jaki był jednak wynik takiego doświadczania człowieka przez Boga? Człowiek, który cieszył się najszczęśliwszymi warunkami, jakie panowały wówczas w raju, w Edenie, jeszcze w stanie niewinności, otrzymał odpowiedzialność, by nie jeść z drzewa poznania dobra i zła. Człowiek ten mieszkał w Edenie i ogród Eden jest opisany w kwestii tej odpowiedzialności w 1 Mojżeszowej 2:16-17. I rozkazał Pan Bóg człowiekowi, możesz jeść dowoli z każdego drzewa ogrodu, ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, bo tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno umrzesz.
Stał się jednak człowiek nieposłuszny, nie zaufał Bogu, uwierzył natomiast wężowi i popadł w grzech. To widzimy między innymi w 1 Mojżeszowej 3:6. A gdy kobieta spostrzegła, że owoc drzewa był dobry do jedzenia i miły dla oka, a drzewo godne pożądania dla zdobycia wiedzy, wzięła z niego owoc i zjadła, dała też swemu mężowi, który był z nią, i on zjadł. Jednoznacznie tutaj widzimy, że nastąpił upadek. W czasie, gdy panowało jeszcze sumienie, a człowiek był odpowiedzialny, by czynić dobrze, co widzimy w 1 Mojżeszowej 4 rozdział od 3 do 7 wersetu, z biegiem czasu zdarzyło się, że Kain przyniósł Panu ofiarę z plonów ziemi, także Abel przyniósł z pierworodnych swej trzody i z ich tłuszczu, a Pan wejrzał na Abla i jego ofiarę, lecz na Kaina i jego ofiarę nie wejrzał. Kain rozgniewał się bardzo i spochmurniała jego twarz. Wtedy Pan zapytał Kaina, dlaczego się rozgniewałeś, czemu spochmurniała twoja twarz? Jeśli będziesz dobrze czynił, czy nie zostaniesz wywyższony, a jeśli nie będziesz dobrze czynił, grzech leży u drzwi, a do ciebie będzie jego pragnienie, a ty masz nad nim panować. Więc tutaj widzimy, że w czasie, gdy panowało jedynie sumienie, a człowiek był odpowiedzialny, by czynić dobrze, dokonane zostało pierwsze morderstwo. Brat zabił brata. Także dzisiaj, gdy słyszymy powiedzenie kochają się jak bracia, jest ono skażone tym, że pierwsze morderstwo to było zabójstwo brata przez brata. Bóg musiał patrzeć, jak wielka jest złość człowieka na ziemi, a wszystkie myśli jego serca są ustawicznie złe przez cały dzień. Bóg musiał patrzeć, jak wielka jest złość człowieka na ziemi, a wszystkie myśli jego serca ustawicznie złe są przez cały dzień. 1 Mojżeszowa, 6 rozdział, 5 werset dokumentuje nam to wyraźnie. A gdy Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i wszystkie zamysły i myśli ich serca były tylko złe po wszystkie dni. I kiedy Bóg w okresie rządów człowieka powierzył Noemu miecz i Noe znowu zawiódł, Noe nie potrafił nawet zapanować nad własnym sobą, co widzimy w 1 Mojżeszowej 9:21. Potem pił wino i upił się i leżał odkryty w swoim namiocie. W tym również czasie doszło do tego, że ludzie w swojej wyniosłości zbuntowali się przeciw Bogu i chcieli zbudować sobie miasto z wieżą, której szczyt miał sięgać aż do nieba, i chcieli nadać sobie imię, które ich miało jednoczyć. Widzimy to dzisiaj też w różnych denominacjach, tego typu tendencje, że każdy chce sobie nadać jakieś imię. 1 Mojżeszowa, 11 rozdział, 4 wiersz. Potem powiedzieli, chodźcie, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli po powierzchni całej ziemi. Już tutaj widać było taki sekciarski zamysł nadawania sobie jakiegoś jednoczącego imienia. Tak dzisiaj widzimy w różnych grupach religijnych, że nadają sobie imię, żeby się tym imieniem jednoczyć. Najgorsze jest to, że w chrześcijaństwie takie coś się pojawia i grupy podające się za chrześcijańskie przybierają sobie inne imię niż tylko to, które jest znane w Biblii, czyli po prostu święci, bracia, chrześcijanie, chrystianie. Kiedy Bóg obrał sobie ziemski lud w Abrahamie, nadał mu przez Mojżesza zakon z odpowiedzialnością dla tego narodu.
by pilnie słuchał Jego głosu i zachowywał Jego przymierze. Widzimy to w drugiej Mojżeszowej, 19 rozdział, 5 wiersz między innymi. Księga Wyjścia, czyli druga Mojżeszowa, 19 rozdział, 5 wiersz. Dlatego teraz, jeśli posłuchacie mojego głosu i będziecie przestrzegać mojego przymierza, będziecie moją szczególną własnością ponad wszystkie narody, bo do mnie należy cała ziemia. Bóg nadał Izraelitom szczególną pozycję, na której mieli oni zewnętrzne przywileje, i oddzielił ich od obrzydliwości pozostałych narodów poprzez różne instytucje, zwyczaje, zarządzenia i służbę dla Boga. Oddzielił ich poprzez swój święty zakon, prawo, chociaż naród ten w większości był tak samo zły, jak i inne narody. Bóg oddzielił Izraela w ten sposób, że dla Żyda było grzechem mieć jakąkolwiek społeczność z nieżydami, czyli poganami. Myślę, że warto, jeśli sobie tutaj przypomnimy, jak wiele trudu Pan sobie zadał, żeby przekonać Piotra, aby poszedł do Cezarei, do Korneliusza, który był pogańskim setnikiem. I ten fakt widać, że również to uczynił Pan Jezus w swojej łasce, co widzimy w Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale. Słowa te, które tam są zapisane, dowodzą jednoznacznie, jak trudno i ciężko było żydowskiego ucznia, jakim był Piotr, namówić i przekonać do tego, żeby chciał zaakceptować nie Żyda, czyli poganina, setnika Korneliusza. Jest to dosyć długi rozdział, 10 rozdział Dziejów, ma 48 wersetów, dlatego zachęcam, żebyście samodzielnie to sobie przeczytali. Lud izraelski, właśnie do którego należał co do ciała Piotr, złamał od razu ten zakon albo prawo, które otrzymał. Skaził się przed Bogiem, swoim Bogiem, bo to widzimy, jak jest wyraźnie napisane w II Królewskiej, 17 rozdział, od 7 do 20 wiersza. A stało się tak dlatego, że synowie Izraela zgrzeszyli przeciw Panu, swemu Bogu, który ich wyprowadził z ziemi Egiptu, spod ręki Faraona, króla Egiptu, a bali się obcych bogów, postępując według ustaw pogan, których Pan wypędził sprzed oblicza synów Izraela oraz ustaw królów Izraela, które sobie sami stwarzali. Synowie Izraela robili potajemnie przeciwko Panu, swemu Bogu, to, co nie było słuszne, i pobudowali sobie wyżyny we wszystkich swoich miastach, od wieży strażników aż do miasta warownego. Ustawiali sobie posągi i gaje na każdym wyniosłym pagórku i pod każdym zielonym drzewem, i palili tam kadzidła na wszystkich wyżynach, tak jak narody, które Pan wypędził przed nimi, i popełniali niegodziwe czyny, pobudzając Pana do gniewu. Służyli bożkom, o których Pan im powiedział: nie czyńcie tego. A Pan świadczył przeciwko Izraelowi i przeciw Judzie przez wszystkich proroków i wszystkich widzących, mówiąc: odwróćcie się od swoich złych dróg i przestrzegajcie moich przykazań i moich nakazów według całego prawa,
które nadałem waszym ojcom, a które przekazałem wam przez moje sługi proroków. Lecz nie słuchali, ale uczynili twardym swój kark, jak kark ich ojców, którzy nie wierzyli w Pana swego Boga i wzgardzili Jego nakazami i przymierzem, które zawarł z ich ojcami oraz Jego świadectwami, którymi świadczył przeciwko nim i chodzili za marnościami, stali się próżni i naśladowali pogan, którzy ich otaczali, co do których Pan im rozkazał, aby nie czynili tak jak oni i opuścili wszystkie przykazania Pana, swego Boga i wykonali sobie lane posągi, dwa cielce, zrobili sobie też gaje, oddawali pokłon wszystkim zastępom niebieskim i służyli Baalowi. Przeprowadzali swoich synów i swoje córki przez ogień, uprawiali wróżbiarstwo i czarnoksięstwo i zaprzedali się, aby czynić to, co złe w oczach Pana, pobudzając go do gniewu. Dlatego Pan bardzo się rozgniewał nad Izraela i odrzucił go sprzed swego oblicza. Nic nie pozostało oprócz samego pokolenia Judy, ale również i Juda nie przestrzegał przykazań Pana, swego Boga, lecz postępował według nakazów, które Izrael stworzył. Pan więc odrzucił całe potomstwo Izraela, trapił ich i wydał w ręce grabieżców, aż wreszcie odrzucił ich sprzed swego oblicza. Tak mówi Słowo Boże w II Królewskiej, od 17 rozdział, od 7 do 20 wersetu. Izrael odwrócił się od Boga, a zwrócił się do bałwanów, dowodząc tym samym przed światem, że choćby jakiś naród korzystał z najwyższych nawet przywilejów i nawet gdyby kierowała nim wielka, boska mądrość, wynikiem tego będzie jeszcze większa wrogość tych ludzi przeciwko Bogu. Ukoronowaniem Bożych eksperymentów w doświadczaniu człowieka było zesłanie przez Boga na ten świat grzechu i śmierci, na ten świat grzechu i śmierci. Bóg posłał swojego umiłowanego Syna. Syn został zesłany przez Boga na ten świat. I widzimy to wyraźnie w Słowie Bożym, że Bóg pomyślał, uszanuję syna mego. To jest między innymi w Marka Ewangelii, 12 rozdział, 6 werset. A mając jeszcze jednego swego umiłowanego syna, posłał do nich na koniec i jego, mówiąc, uszanują mego syna. Widzimy, że przed posłaniem Pan Jezus Chrystus już jest synem. Nie jest tak, jak uczą niektórzy zwodziciele, jakoby się synem dopiero później po urodzeniu miał stać. Ale widzimy tutaj w Ewangelii Marka, 12 rozdział, 6 werset. To są przeszywające słowa. Miał jeszcze jednego syna umiłowanego. Posłał go do nich na końcu. Pan Jezus znalazł się wśród grzechu i śmierci, uosabiając w ten sposób doskonałość, miłość i dobroć Bożą. Bo z Jana 1,18 wiemy, Boga nikt nigdy nie widział. On, jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, objawił Go. Przyjście Pana Jezusa Chrystusa, przyjście Chrystusa wywiodło na światło okropną prawdę. Człowiek jest nie tylko zepsuty do cna. Człowiek nie tylko podąża za swoją własną wolą. Lecz człowiek jest wrogiem Boga i nienawidzi doskonałej Bożej dobroci objawionej w Bogu, w tym człowieku z nieba, czyli Chrystusie Jezusie, Bogu objawionym w ciele. Jakże wzruszające i poważne są słowa Pana Jezusa, który powiedział, gdybym wśród nich nie pełnił uczynków, których nikt inny nie czynił,
nie mieliby grzechu. Lecz teraz widzieli i znienawidzili zarówno mnie, jak i Ojca mojego. Widzimy te słowa w Jana 15, rozdział 24, werset. Przez odrzucenie Chrystusa ujawniła się całkowita ruina człowieka, który otrzymał odpowiedzialność. Bo człowiek otrzymał odpowiedzialność taką, która wymagała przyjęcia Chrystusa, ale odrzucił Chrystusa, zamordował Chrystusa. Człowiek nie tylko, że miłuje grzech, lecz również nienawidzi Bożej miłości. Nienawidzi Bożej miłości człowiek, który nie tylko miłuje grzech. Czy skoro tak, to czy Bóg został tym zaskoczony? Czy to było niespodzianką dla Boga? W żadnym wypadku nie. Przez dzieło Pana Jezusa, przez dzieło umiłowanego Bożego Syna na krzyżu Golgoty, którego Jezus dokonał umierając na krzyżu Golgoty, Bóg został w doskonały sposób uwielbiony. Także jeśli chodzi o kwestię, o temat grzechu. Teraz Bóg ofiaruje człowiekowi swoją nieograniczoną łaskę. Żydzi utracili wprawdzie na obecny czas swoje uprzywilejowane miejsce, ponieważ ukrzyżowali Chrystusa Bożego, ukrzyżowali swojego Mesjasza i zostali wygnani z własnego kraju oraz rozproszeni między wszystkie narody ziemi. Chociaż jednak Bóg odstawił Izraela na bok, otworzył drogę narodom, takim, które nie były Żydami, i te narody mogą przejść z ciemności do Bożej cudownej światłości. Przez blisko 2000 lat już to się dzieje, bo blisko 2000 lat temu zostało to zapoczątkowane jako wiek Bożej łaski. W Bożych drogach postępowania wobec ziemi krzyż, na którym został zamordowany Pan Jezus Chrystus i Jego zmartwychwstanie, czyli krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa, stanowią prawdziwie punkt zwrotny. Na podstawie dokonanego przez Chrystusa dzieła przebłagania Bóg nie szuka i nie żąda już od człowieka niczego, lecz daje wszystko sam. Jana 3,16 o tym nam świadczy. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. O te słowa mi chodzi. Teraz je odczytam. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I także możemy wziąć pod uwagę Jana, 4 rozdział, 10 wiersz. Jezus jej odpowiedział: gdybyś znała ten dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi, daj mi pić, ty prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Jednoznacznie widzimy tutaj, że jest to niczym nieograniczona łaska Boża. Bóg nie szuka i nie żąda już od człowieka niczego, lecz daje wszystko sam. Od czasu krzyża Bóg nie poddaje już człowieka próbie, ponieważ taki kulminacyjny, szczytowy punkt Bożej miłości był jednocześnie punktem szczytowym ludzkiej złości. Od czasu krzyża Bóg nie poddaje już człowieka żadnym próbom. I człowiek nie może już bardziej wykazać, kim jest, bo jest do cna zepsuty, skoro zamordował Syna Bożego. Nie ma możliwości, żeby człowiek bardziej się spodlił ponad to, co pokazał przez ukrzyżowanie Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego by Bóg miał go jeszcze próbować, doświadczać? Oczywiście nie ulega wątpliwości, że człowiek jest odpowiedzialny także w obecnym czasie łaski. Odpowiedzialny jesteś
za to, jak postępujesz. Jasne jest także, czy zgodnie z Bożym zamysłem będzie to tak, że przyjmiesz zbawienie. Jasne jest także, że zgodnie z Bożym zamysłem człowiek będzie odpowiadał. Chrześcijaństwo co prawda zepsuło się. Kościół też jest obecnie w ruinie. Zgromadzenie jest w ruinie. Zbór chrześcijański jest w ruinie. Podobnie jak przedtem judaizm. Widzimy to w 1 Tymoteusza, 4 rozdział od 1 do 3. Pierwszy list do Tymoteusza. 4 rozdział. A Duch wyraźnie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów, mówiąc kłamstwo w obłudzie, mając napiętnowane sumienie, zabraniając wstępować w związki małżeńskie, nakazując powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę. Chrześcijaństwo się zepsuło i podobnie jak przedtem judaizm jest obecnie w ruinie. I Chrystus wypluje ten system ze swoich ust, system, który jedynie ma nazwę od Jego imienia. Objawienie, 3 rozdział, 16 wiersz nam to poświadcza. A tak, ponieważ jesteś letni, ani zimny, ani gorący, wypluję cię z moich ust. Jak widać, wyszliśmy całkowicie daleko w tym naszym temacie. Widzimy, że człowiek poddany próbom w tych różnych miejscach był. I ty też jesteś odpowiedzialny. Jednakże ten temat odpowiedzialności na chwilę chciałbym odłożyć, a skierować się ku temu, co Bóg czyni w obecnym czasie, gdy już udowodnił ruinę człowieka. Ale żeby to rozumieć, to kluczowym tematem jest znaczenie krzyża. Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. I teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę, czym jest krzyż Chrystusa, to będziemy mogli dalej, lepiej zrozumieć, co po uwierzeniu jest następnego. Uwierzyłem i co dalej? Zacznę cytatem z Efezjan, 2 rozdział. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą po środku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. Jest to dokładnie 2 rozdział listu do Efezjan od 13 do 16 wersetu. W tym fragmencie widzimy szczególny aspekt krzyża Chrystusowego. Krzyż jako podstawę osobistego zbawienia i pokoju duszy z Bogiem ogólnie rzecz biorąc rozumieją i doceniają lepiej czy gorzej wszyscy prawdziwi chrześcijanie. Inaczej przecież nie byliby prawdziwymi chrześcijanami, bo to jest podstawa zbawienia. Zrozumienie to może wprawdzie być niekiedy słabe, a docenienie krwi Chrystusa też słabe i wątłe.
Zasadnicze wszak znaczenie dzieła Chrystusowego dla osobistych potrzeb grzesznika przed Bogiem uznają i znają wszyscy prawdziwi zbawieni, wszyscy prawdziwi wierzący. Na ogół jednak mało znana jest wartość, jaką krew Chrystusa ma w myślach Bożych. Bóg zajmował się dotąd jedynie swoim ziemskim ludem izraelskim, co widzimy w Rzymian 9 rozdział od 4 do 5 wersetu. Są to Izraelici, do których należy usynowienie, chwała, przymierza, nadanie prawa, służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie i z których według ciała pochodzi Chrystus, który jest nad wszystkimi, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Jednoznacznie tutaj widzimy, że Bóg darował Izraelowi bardzo wiele. Poganie zaś w sensie zbiorowym znajdowali się na zewnątrz tego, co czynił Bóg. Nie byli oni brani pod uwagę, tak jakby dla Boga nie istnieli. Było to posunięte do tego stopnia, że Pan Jezus za czasu swego życia na ziemi przekazał swym uczniom, aby nie szli na drogi pogan. Widzimy to w Mateusza 10 rozdział 5 wiersz. Mateusza 10 rozdział 5 wiersz. Tych 12 posłał Jezus i nakazał im: nie wchodźcie na drogę pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta Samarytan. Pan Jezus sam posłany był tylko do owiec z domu Izraela. Mateusza 15, rozdział 24 wiersz. A on odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. I tam też wysłał uczniów. Przyczyną tego nie był brak miłości ani niedocenianie wiary, jaką znalazł Pan Jezus chociażby u pogańskiego setnika, bo widzimy to w Mateusza 8 rozdział 10 werset. A gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i powiedział do tych, którzy szli za Nim: zaprawdę powiadam wam, nawet w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Ale to, że istniał jeszcze zakon, albo inaczej prawo, który w powyższym fragmencie nazywany jest przegrodą z muru nieprzyjaźni, w tym fragmencie z Efezjan, 2 rozdział, Bóg zwraca się do wierzących spośród pogan, czyli nie z Żydów. W liście do Efezjan, 2 rozdział. Jaki obraz ich dotyczący przedstawia w wersetach 12 i 13 to, co poprzedzało nasz fragment i pierwsze zdanie naszego fragmentu. Efezjan, 2 rozdział. Dwunasty i trzynasty werset. Byliście w tamtym czasie bez Chrystusa, obcy względem społeczności Izraela i obcy przymierzom obietnicy, nie mający nadziei i bez Boga na świecie, lecz teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. Jednoznacznie tutaj widzimy, że jako poganie byliśmy bez Chrystusa, obcy Izraelowi, obcy przymierzom, bo przymierze nowe i przymierze stare dotyczy tylko Izraela, nie dotyczy nikogo poza Izraelem ani Judą.
i byliśmy obcy przymierzom, nie mieliśmy żadnej nadziei i byliśmy bez Boga na świecie. I teraz w Chrystusie Jezusie, kiedy my, którzy byliśmy daleko, staliśmy się bliscy przez krew Chrystusa. Tylko to się zmieniło. Reszta rzeczy nadal jest prawdziwa, bo nadal jesteśmy obcy względem społeczności Izraela i obcy przymierzą. No więc cóż tutaj widzimy dalej w tym fragmencie? Właśnie to, że jako poganie byliśmy niegdyś bez Chrystusa, obcy prawom izraelskim, obcy przymierzom zawierającym obietnice, bez nadziei i bez Boga na świecie. Jest to wyłącznie Boża łaska, że tak oni, jak i my, będąc dalekimi, staliśmy się teraz przez krew Chrystusową bliscy. Nie tylko jednak tych dalekich Bóg przywiódł do bliskości, dzięki czemu mają przez Ducha przystęp do Niego, lecz widzimy też, że Chrystus na podstawie swojego krzyża stwarza coś zupełnie nowego. Widzimy to w Efezjan 2 rozdział 15 werset. On zniósł zakon przykazań i przepisów. Efezjan 2:15. Byliście, znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, prawo przykazań wyrażone w przepisach, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój. Dzięki temu widzimy, że Bóg tworzy z Żydów i pogan niebiański lud. Bóg stwarza z tych dawniej wrogo względem siebie nastawionych ludzi jednego nowego człowieka. Zwróćmy jednak uwagę. Wierzący z pomiędzy narodów nie zostają podniesieni do wysokości przywilejów Izraela. To znaczy nie są uczynieni Żydami, bo Żyd to jest ktoś, kto się z Jakuba urodził na terenie Kanaanu. Jeżeli mieszkał, to był to taki całkowity Żyd geograficznie i genetycznie. I chrześcijanie nie są czynieni Żydami, choć i to byłoby bardzo wiele, gdyby nas, którzyśmy nie mieli żydowskich obietnic, żadnych ojców, żadnych nadziei, gdyby nas Bóg przywiódł do przywilejów ludu izraelskiego, to już byłoby bardzo dużo. Tymczasem Chrystus stwarza coś daleko wznioślejszego, ważniejszego, piękniejszego. Zarówno z Żydów, jak i z pogan, czyli z narodów, tworzy z nich jednego nowego człowieka, gdzie nie ma Żyda ani Greka. To mówi nam m.in. Galacjan, rozdział 3, werset 28. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jedno jesteśmy w Chrystusie Jezusie. Jest to jednoznacznie widoczne tutaj. I Bóg czyni nowego człowieka, który tu na ziemi jest objawieniem, manifestacją, uwidocznieniem, odzwierciedleniem istotnych cech jego własnego charakteru. Bóg usunął zakon przykazań, czyli prawo przykazań i postanowień. Stanowił ten zakon, regułę życia, dzięki czemu tak Żydzi, jak i poganie, którzy byli względem siebie dotychczas wrogo usposobieni, teraz przez to usunięcie zostali pojednani w jednym ciele z Bogiem przez krzyż. Usunięcie zakonu było do tego niezbędne. Krzyż usunął całkowicie wrogość między wierzącymi spośród Żydów i z narodów oraz wrogość, jaka istniała pomiędzy nimi a Bogiem. Bo zarówno poganie, jak i Żydzi nienawidzili Boga. Wrogość ta została usunięta przez krzyż do tego stopnia, że obecnie wierzący zarówno z Żydów, jak i z narodów, czyli nie Żydów, stanowią
jedno ciało, jeden żywy organizm. Niech Bóg będzie pochwalony, niech będzie pochwalony Pan Jezus Chrystus, że tak cudowne dzieło przygotował. Teraz już nie ma Żydów i nie ma pogan. Chodzi o wierzących pogan czasu łaski. Lecz jedynie zgromadzenie Boże, o czym mówi nam 1 Koryntian 10 rozdział 32 werset. 1 Koryntian 10 rozdział 32 werset. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego. Zgromadzenie to jest niebiańskim organizmem połączonym z uwielbioną głową, czyli Chrystusem w niebie. Zgromadzenie jest ciałem Chrystusa. Mówi nam o tym Efezjan, 1 rozdział, 23 werset. Który jest Jego ciałem i pełnią tego, który wszystko we wszystkich napełnia. O tej wspaniałej prawdzie możesz przeczytać w wielu miejscach Słowa Bożego. I jest to bardzo ważna zasada, żebyśmy pamiętali o tym. Bóg przedstawia nas, zgromadzenie w Nowym Testamencie, pod czterema obrazami, jako ciało Chrystusa, jako dom Boży, jako świecznik i wreszcie, na koniec, jako oblubienicę Chrystusa. Musimy o tym pamiętać, jeśli chcemy wiedzieć, kim jesteśmy w Panu Jezusie Chrystusie. To jest koniec trzeciej części. Uwierzyłem i co dalej?